Xiaomi Dreami XR. Jest reklamowany przez producenta jako odkurzacz z serii premium. Ogólnie na odkurzacz Dreami czaiłem się już od dosyć dawna. Miałem w planach zakup Dreami V9, który jest jednym z najlepiej ocenianych odkurzaczy bezprzewodowych. Warto zerknąć na AliExpress i popatrzeć na opinie kupujących. Ostatecznie zdecydowałem się na zakup modelu XR, za który zapłaciłem jakieś $60 więcej niż kosztuje model V9. Na wstępie jeszcze małe wyjaśnienie dla osób, które nie do końca orientują się w nazewnictwie sprzętów od Xiaomi. Otóż Dreami jest producentem takich urządzeń jak odkurzacze, mopy, suszarki. Firma należy do ekosystemu Xiaomi, dlatego też w nazwie odkurzacza często pojawia się właśnie Xiaomi. Odkurzacz Dreami XR został zakupiony na AliExpress z polskiego magazynu ze sklepu MC Tech za $265, czyli to wyszło około 1030 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w 4 dni kurierem DHL, bez żadnych dodatkowych opłat. Użyłem kuponów Select oraz kuponu, który dostępny był aktualnie na stronie China.pl. Był to kupon na $5. Jak je wykorzystywać, skąd je pobierać i wszystkie aktualne kupony do chińskich sklepów znajdziecie na stronie China.pl. Zanim przejdziemy do sprawdzenia zawartości, kilka słów o parametrach odkurzacza. Silnik z systemem chłodzącym. Podobno jest to najnowsza technologia wykorzystywana w przemyśle lotniczym i był tworzony przez 3 lata, aby osiągnąć 100 000 obrotów na minutę i moc 450 W. Osiąga moc ssania 140 AW z podciśnieniem do 22 000 Pascala, porównywalnie do Dysona V10. Poziom głośności około 66 dB. Bateria powinna wystarczyć na 60 minut odkurzania w trybie normalnym. Czas ładowania wynosi około 3,5 godziny. Pojemnik na kurz 0,5 litra. 5-stopniowy system filtracji. Waga około 1,5 kg. Instrukcje obsługi, metalowa rurka, do której dołączone będą końcówki oraz z drugiej strony odkurzacz, śrubki i kołki, końcówki 2 w 1, czyli możemy odkurzać za pomocą tej końcówki bądź przesunąć końcówkę z włosiem. Tutaj mamy stację do ładowania, która jednocześnie jest uchwytem do zamontowania na ścianie. Elektroszczotka do usuwania roztoczy, na przykład do tapicerki, materacy. Elektroszczotka do dywanów ze spiralnym wałkiem. Elektroszczotkę z miękkim wałkiem z mikrofibry. Ładowarkę sieciową z europejską końcówką. Elastyczną i giętką rurę, która znajdzie zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, na przykład podczas sprzątania samochodu. No i teraz mamy ostatni, najważniejszy element. Dreami XR. Jest to jednoczęściowa konstrukcja składająca się z silnika, baterii, pojemnika na kurz i systemu 5-stopniowej filtracji. U góry mamy filtr HEPA z filtrem gąbkowym. Wystarczy to odkręcić i z powrotem włożyć, zakręcić. Od spodu jest przycisk do wysypywania śmieci z pojemnika na kurz. Wystarczy tylko nacisnąć i śmieci wylatują. Tego pojemnika nie można w żaden sposób wyciągnąć, więc tego nie można także myć. Myć można filtry, wystarczy odkręcić. Jest to system filtracji stożkowej i filtracja cyklonowa oraz metalowa siatka, która ma za zadanie zatrzymywać duże zanieczyszczenia. Także wystarczy tylko wkręcić, odkręcić i to wszystko tutaj, te filtry HEPA, filtry gąbkowe i to tutaj można myć pod wodą. Z tym, że tak jak jest tutaj napisane, że musi być kompletnie suche, zanim włożymy to z powrotem do środka i uruchomimy odkurzacz. Zamykamy z powrotem. Tutaj mamy włącznik. Działa to na takiej zasadzie, że jak trzymam, to odkurzacz działa, jak puszczam, to przestaje działać. Ogólnie nie potrzeba jakiejś dużej siły, żeby nacisnąć ten przycisk, więc nie powinno to sprawiać problemu. Tak jak wspomniałem, Dreami V9 działa na takiej samej zasadzie i jest bardzo dużo pozytywnych recenzji na ten temat. Z tyłu mamy suwak do regulowania mocy, 3-stopniowy. Pokażę, jak to działa. Czyli
czy tak można zmienić. Suwak na maksa i teraz włączyć będzie na maksa. I teraz jak zmniejszę na jedynkę, to będzie najmniejsza moc. Na tej najmniejszej mocy odkurzacz powinien wytrzymać około 60 minut na jednym ładowaniu. Na największej mocy jest to, o ile dobrze pamiętam, około 10 minut i chyba pół godziny na drugim poziomie. Zestaw końcówek, które można znaleźć razem z odkurzaczem Xiaomi Dreamy XR, pozwalają na dostosowanie do każdych powierzchni. Nadają się zarówno do twardych podłóg, dywanów oraz tapicerki. Wszystkie końcówki działają na takiej zasadzie, że wchodzą w tą metalową rurę na zasadzie takiego kliknięcia. I tak samo się to zdejmuje. Czyli jeszcze raz klikam. Wszystko jest ładnie spasowane. Nic tutaj nie lata. I wystarczy odpiąć. Podpięcie końcówek bezpośrednio do odkurzacza działa na takiej samej zasadzie, czyli bierzemy końcówkę, podpinamy, czekamy na kliknięcie. Jeśli chodzi o konserwację elektroszczotek, to każda z nich ma możliwość prostego demontażu. Przekręca się plastikowe zabezpieczenie lub zwalnia blokady w przypadku elektroszczotki z okrągłym wałkiem z mikrofibry. Podoba mi się fakt, że elektroszczotki można obracać o 90 stopni góra-dół oraz o 60 stopni w bok i dzięki temu z łatwością można wjechać na przykład pod kanapę, stolik lub bez problemu ominąć wszelkie przeszkody. Lekka konstrukcja Dreamy XR sprawia, że odkurzanie jest bardziej przyjemne, a wręcz komfortowe. I tutaj muszę powiedzieć, że Dreamy XR praktycznie w 99% zastąpił mi tradycyjny odkurzacz, który nie dość, że jest dużo cięższy, to jeszcze ze względu na kabel musiałem przepinać go w inne gniazdka, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Odkurzacz posiada trzy tryby odkurzania: Eco, Standard oraz Turbo. Tryb Eco ma na tyle dużą moc, że nadaje się do codziennego odkurzania i w związku z tym czas pracy przy takiej mocy wystarczy spokojnie na 60 minut. Z trybu Standard oraz Turbo korzystałem tylko przy odkurzaniu dywanów, aby wyciągnąć resztki tego, co nie udało się w trybie Eco. Podsumowując, Dreamy XR to bardzo elegancki i nowoczesny odkurzacz z parametrami zbliżonymi do Dysona V10. Przypominam, że XR jest dwukrotnie tańszy. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych odkurzaczy bezprzewodowych w okolicach 1000 zł. I nie warto tutaj rozmyślać nad tanimi modelami, ponieważ różnica jest przeogromna. Mam tutaj na myśli odkurzacze w kwotach 400-500 zł. Lepiej jest naprawdę dołożyć i kupić coś pokroju Dreamy XR, na przykład poprzedni model V9P, który jest w świetnej cenie i zbiera dobre recenzje. Tańszy odkurzacz może jedynie jest dobrym rozwiązaniem, na przykład w przypadku, gdy ma być uzupełnieniem dla robota sprzątającego. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie. Mobilność, szybka zmiana z odkurzacza domowego w podręczny i odwrotnie. Moc ssania 140 AW z podciśnieniem do 22 000 Pascala. System 5-stopniowej filtracji. Spora ilość akcesoriów. Do minusów na pewno należy to, że jest to jednoczęściowa konstrukcja, która powoduje, że nie można wyciągnąć pojemnika na kurz oraz baterii. Wymiana powinna być możliwa, ponieważ w poprzedniej wersji Dreamy V9, V9P jest podobna konstrukcja i baterie są dostępne do kupienia na AliExpress. Dla niektórych minusem może być fakt, że trzeba trzymać przycisk w trakcie odkurzania. Tutaj od razu zaznaczę, że dla mnie to naprawdę nie stanowi żadnego problemu i nawet do tego się już przyzwyczaiłem na tyle, że jak sięgnąłem po drugi odkurzacz bezprzewodowy, który działa na takiej zasadzie, że wystarczy tylko nacisnąć ten przycisk zasilania i nie trzeba go trzymać, to za każdym razem naciskałem ten przycisk i ten odkurzacz się wyłączał. Wszystkie linki do recenzji tekstowej, do zakupu ze sklepu MC Tech, do testu odkurzacza zostawiam w opisie pod filmikiem, a Was teraz serdecznie także zapraszam na stronę china.pl, na której znajdziecie wiele recenzji, porad i kuponów rabatowych z chińskich sklepów. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.